Jeśli chodzi jeszcze o aplikacje, z których na przykład ja korzystam codziennie i to przez codziennie mam na myśli dosłownie codziennie, to jest aplikacja, program Anki, który działa na podstawie fiszek. To są po prostu fiszki, które my jako użytkownicy sami tworzymy. Ale jaki jest tego fenomen? To są fiszki, które tak jakby pokazują nam dane karty wtedy, kiedy my mamy je zapomnieć. I to nie jest tak, że my codziennie powtarzamy wszystkie słówka, jakie na przykład mamy w danej jednej talii, tylko na przykład powtarzamy 20 słówek, uczymy się tych 20 słówek, no i potem robimy po prostu powtórki. I potem te powtórki to są właśnie te karty, które przejrzeliśmy odpowiednią ilość czasu wcześniej. I my w tym programie musimy zaznaczyć, czy my to pamiętaliśmy, czy my tego nie pamiętaliśmy i tak dalej, i tak dalej. I tak, to jest takie przełożenie jakby takich fiszek z rzeczywistości na format cyfrowy, nie? Też nie do końca. Mhm. Też nie do końca, bo takich programów, które oferują fiszki, jest mnóstwo. Jednym z takich programów jest na przykład Quizlet. Mhm. Z czego, jaka jest różnica pomiędzy Anki a Quizletem? Anki właśnie wykorzystuje to, że pokazuje ci wtedy, kiedy masz zapomnieć te fiszki, a w Quizlecie przez cały czas ćwiczysz całą talię, nawet jeśli dane słówka już pamiętasz. A w Anki pokazują ci się tylko i wyłącznie te słówka, no wiadomo, w zależności od czasu, ale raczej ćwiczysz te słówka, z którymi masz problem. Moim zdaniem to jest lepsze, bo ja na przykład uczę się dość szybko i powiedzmy, nie wiem, 10 słówek nauczę się od razu, tylko jak je zobaczę, a na przykład dwóch słówek nie mogę za nic zapamiętać, no to jaki jest sens, żebym ja powtarzała przez cały czas, za każdym razem, te wszystkie słówka, skoro ja już je znam na pamięć. To jest moja pamięć długotrwała, to dlaczego ja mam to ciągle powtarzać, skoro ja to znam? I w najbliższym czasie tego nie zapomnę. To po prostu tak, nie. Bo tutaj jakbyśmy technikaliami operowali, no to tam krzywa Ebbinghausa mówi o tym, że mamy tam kilka tych powtórek po fakcie, no i potem już jest spora szansa, że właśnie upchniemy to w long term memory bez problemu. Dokładnie. Tak? Wiesz co, ja tej konfrontacji Quizlet versus Anki trochę się przyglądałem na przestrzeni ostatnich lat. Są zwolennicy, przeciwnicy jednego i drugiego rozwiązania. Ja osobiście korzystam z Quizleta, ale to dlatego, że już się do niego przyzwyczaiłem, jest bardzo taki intuicyjny, prosty interfejs, a jak zobaczyłem Anki, to zrozumiałem, że tam trzeba trochę pokonfigurować chyba jednak ten program, nie? Że tak trochę trzeba mu się, nie wiem, przyjrzeć trochę dłużej niż w tym Quizlecie. Takie miałem wrażenie, że jest taki trochę wymagający jakby większej ilości czasu, przy czym też nie wiem, czy Anki jest zintegrowany na zasadzie masz na telefonie i masz na komputerze to samo, te same talie? Tak, można coś takiego zrobić. Tak, z czego jeszcze mogę ci tak powiedzieć, jeśli chcesz na przykład swoje talie z Quizletu mieć w Anki, to jest taka specjalna wtyczka, która ci to pozwoli. Wow, nieźle, nieźle. To widzę, już masz czarny pas w tych aplikacjach. Ja jednak, ja mam dopiero, wiesz, tam niebieski. Dobra pamięć.